Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko w kolejnym odcinku programu Małopolska na rowery. Na początek pytanie, czy można pokonać piekło? Oczywiście, że tak, a wielce pomocnym w tym narzędziem jest rower. W kolarstwie piekłem zwykło się określać bardzo strome odcinki albo drogi o złej nawierzchni. Dziś na Pogórzu Wielickim podjazdów nie zabraknie, a przedsmak mamy już tu, na rynku w Wieliczce, gdzie różnica wzniesień wynosi kilka metrów. Startujemy z Wieliczki, skąd przez Grajów i Chucisko jedziemy do Winiar. Następnie Doliną Raby zmierzamy do Gdowa, po czym mijając Liplas docieramy do Niegowici. Stamtąd kierujemy się do miejscowości Łazany i przez Biskupicę oraz Lednicę Górną wracamy do zamykającej rowerową pętlę Wieliczki. W Kotlinie, pomiędzy wzniesieniami Pogórza Wielickiego oraz Piasków Bogucickich, leży Wieliczka. Miasto zwane niegdyś Magnum Sal lokowano w XIII wieku, a jego historia nierozerwalnie łączy się z odkrytymi tu złożami soli kamiennej. Za sprawą białego złota Wieliczka przez stulecia bogaciła się i rozwijała. Dzisiaj dzięki kopalni soli stała się jednym z najatrakcyjniejszych miast dla turystów, a jego zwiedzanie najlepiej rozpocząć od rowerowego spaceru szlakiem zabytków tego miejsca. Skoro podczas naszej dzisiejszej podróży mamy rozprawić się z piekłem, to na początku warto je zlokalizować. W tym celu oczywiście udamy się pod ziemię. Przy okazji pokonamy sporą różnicę wzniesień. I to na szczęście nie za pomocą kręcenia korby, ale za pomocą windy. A jak już będziemy na dole, to będzie to okazja do uzupełnienia soli w organizmie. Dla rowerzysty to ważne, bo ten pierwiastek odpowiada za gospodarkę wodną. A sól w Wieliczce metodą schodzenia pod ziemię wydobywa się już od średniowiecza. Pierwszy dokument, który o tym świadczy, pochodzi z 1044 roku. Zanim wybierzemy się pod ziemię, wielickiej soli możemy też poszukać na powierzchni. W tutejszej tężni solankowej, podobnie jak nad morzem, powstaje naturalny solny aerozol o wyjątkowo cennych właściwościach zdrowotnych. Kolejny solny akcent odnajdziemy w Zamku Żupnym, gdzie aż do XVIII wieku działało największe przedsiębiorstwo w I Rzeczpospolitej. Obecnie w zrekonstruowanych wnętrzach mieści się Muzeum Żup Krakowskich, w którym możemy obejrzeć kolekcję światowej klasy naczyń przyprawowych. Oczywiście z zabytkowymi solniczkami w roli głównej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Szybregis. Też można zwiedzać? Oczywiście, że tak. Ale taką trochę inną trasę. Tutaj, jeżeli ktoś chce jeszcze się pobawić w górnika albo przeszkolić, to jak najbardziej, tylko w tą stronę. To chodźmy. Na początek ekwipunek, górniczy strój, kask i lampa. Potem, pod okiem doświadczonego przewodnika, możemy rozpocząć podziemną przygodę na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Tutaj wcześniej była bryła soli. Górnicy natrafili na tą bryłę, wybrali ją i powstała potężna dziura. Dzisiaj te podziemne wyrobiska nazywamy komorami. I tych komór pod Wieliczką jest ponad 2000. No a wy, jako adepci górnictwa, tak zwani ślepszy, będziecie się uczyć tego fachu górniczego. Pierwszą rzeczą, którą się wykonuje przed rozpoczęciem pracy, trzeba zbadać, czy przypadkiem w danym miejscu nie ma tego niebezpiecznego gazu metanu. Tak jest. Mamy do tego specjalny sprzęt. Metanomierz. Odpowiednio naciskamy. A rureczka wysoko pod stropem. Bo metan, wiadomo, lżejszy od powietrza gromadzi się u góry, no więc tam go musimy badać. Bierzesz drugą rękę. Wężyk i tam pod stropem porządnie. No i teraz naciskamy. Jak tam wyszło? Zero. No to kapitalnie. Zakładacie rękawice. I rżniemy. Ach, tak jest. Mam nadzieję, że dzisiaj dobrze wykonacie tę robotę. No, stare dobre Znacie? Moja, twoja? Nie, pięknie. Uwaga, jest! Brawo! To ja tu widzę, że ja mam profesjonalistów. No ma. No panowie, gratulacje. A, ładny pienik. Super. Koniec roboty, moi drodzy, wysiadamy. Bardzo, bardzo dziękujemy w takim razie. Myślę, że wszystko dobrze było. Ja widziałem samą profeskę. Pewnie, że tak. Pracowaliście elegancko. Sól jest. Dziękujemy w takim razie. Dzięki za pobyt. Dobrze było. Do zobaczenia. Robota świetnie wykonana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Trasa górnicza to wędrówka labiryntem ciemnych korytarzy, intrygujące opowieści przodowego i zgłębianie tajników górniczych zawodów.
Fascynująca wyprawa i odrobina zabawy, ale jednocześnie namiastka prawdziwego, codziennego życia w kopalni. Toczy się ono tutaj nieprzerwanie od 700 lat i przyczyniło się do stworzenia bezcennego dziedzictwa kopalni soli Wieliczka, co zostało potwierdzone wpisem na listę UNESCO. Wyobrażacie sobie Państwo, ponad 1,1 km pod górę na 13 kilometrach długości, przy nachyleniu dochodzącym do 13-14%. To kolarskie piekło nazywa się Alpe d'Huez i często gości kolarzy Tour de France. Do tej pory w historii najszybciej rozprawił się z nim Marco Pantani. Zajęło mu to 37 minut. Na szczęście pogórze Wielickie nie jest aż tak wymagające, ale można się przyjemnie zmęczyć. A trzymając się kolarskich opowieści, można przytoczyć słowa Mario Cipolliniego. Rower ma duszę, jeśli go pokochasz, da ci emocje, których nigdy nie zapomnisz. Co miał na myśli? Najlepiej sprawdzić wsiadając na dwa kółka, by zaprzyjaźnić się z rowerem na resztę życia. Wrażenia gwarantowane, bo na szlaku możemy się zetknąć nawet z architekturą niemożliwą, którą urzeczywistnia krzesło kantora w Hucisku. Płaskie odcinki także mogą być piekłem dla rowerzystów. Przykład to legendarne Piekło Północy, czyli słynny wyścig kolarski Paryż-Roubaix. Kolarze jadą tam po brukach pamiętających jeszcze czasy Napoleona. Na Pogórzu Wielickim po płaskim możemy jechać wzdłuż Raby. W przyszłości Veloraba poprowadzi nas od Rabki do Ujścia Solnego. Możemy tutaj także wyznaczyć nasze małe piekło, nazwijmy to południa w wersji crossowej. Można też zmienić punkt widzenia i potraktować ten fragment trasy jak nie przymierzając raj na ziemi. Wprawdzie jazda będzie terenowa, ale za to z dala od zgiełku i w otoczeniu przepięknej przyrody. Plener wprost wymarzony, by nieco odpocząć nad brzegiem rzeki, a zbierając siły do dalszej jazdy, można pokusić się o zaplanowanie kolejnej rowerowej wycieczki po regionie. Nie ukrywam, że święty Jan Paweł II jest dla mnie postacią ważną. Powodów jest wiele, a na pewno jednym z nich jest sport. Kilka lat temu urzekł mnie jeden z tytułów prasowych, który brzmiał tak. Jan Paweł II, najbardziej usportowiony papież w historii. Na pewno Karol Wojtyła, kiedy był młody, jeździł na rowerze. Choć tu do Niegowici przyszedł akurat na piechotę. Kiedyś podczas audiencji generalnej słynny Ernesto Colnago podarował mu nawet rower. Dlaczego ojciec święty Jan Paweł II, będąc świeżo wyświęconym księdzem, zjawił się w Niegowici? Otóż właśnie w tej miejscowości rozpoczęła się droga kapłańska przyszłego papieża. W swoich wspomnieniach pisał: pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekroczyłem granicę parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Teraz niegowicka ziemia i tutejszy kościół są wzruszającym wspomnieniem osoby świętego Jana Pawła II. To kolejne niebieskie wsparcie w walce z piekielnymi trudami naszej dzisiejszej wycieczki. I to nie byle jakie. Kościół pod wezwaniem znalezienia krzyża. Pierwotna, najprawdopodobniej drewniana świątynia powstała tu już w XIV wieku. Jak wyglądała, tego nie wiemy. Natomiast możemy domniemywać, że ten murowany kościół jest do niego podobny. A powstał pod koniec XVI wieku. Niezbity dowód znajdziemy w środku. O świątyni w Łazanach mówi się, że powstała z wielickiej soli. A to dlatego, że ufundował ją župnik krakowski Sebastian Lubomirski. Kościół wymurowany z łamanego kamienia i cegły jest znakomitym przykładem późnogotyckiej architektury sakralnej. We wnętrzu odnajdziemy niejeden ślad minionych dziejów, a prowadzone obecnie prace konserwatorskie stale odsłaniają niepoznane do końca oblicza tego miejsca. Diabeł, a zarazem piekło, nie takie straszne, jak je malują. Pod ziemią okazało się zachwycająco piękne. Góry wcale nie okazały się kolarskim piekłem, a ich pokonanie daje sporo satysfakcji. Nic tylko wsiadać na rower i jechać. Ale bardzo proszę, żeby nie zakończyło się na wyprawie palcem do solniczki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Małopolska na rowery. Skalne bałwany, które przed wiekami wydobywane z podziemi Wieliczki, żywcem przypominają